Gość poranka. A zgodnie z obietnicą jest dziś z nami ksiądz biskup Romuald Kamiński. Szczęść Boże, witam serdecznie, dzień dobry. Witam. Witamy się w Wielkim Tygodniu, prawda? Dziś także Dzień Świętości Życia. Księże biskupie, komu zależy na podważaniu znaczenia, wartości życia dzisiaj? Tak jak to było od samego początku, wszyscy ci, którzy zbuntowali się przeciwko Panu Bogu, czyli przeciwko życiu, ten sam schemat będzie, że tak powiem, obowiązywał do końca życia. Zależy tym, którzy nie zgadzają się z Panem Bogiem, który jest miłością, który jest życiem, który jest prawdą. To jest prosty schemat. Nic tu więcej nie trzeba mnożyć, żadnych teorii. A co my wierni, albo co kapłani mogą zrobić, żeby tego życia bronić? Najbardziej jakby pozytywnie oddziałuje to, że trzeba mówić pięknie o życiu, który jest niezwykłym darem Boga. Bo to On daje z siebie. Rodzi się to życie z Boga. To jest coś tak wielkiego, tak cudownego, że wystarczy pozytywnie mówić i prosić o łaskę, żeby ci, którzy tego nie rozumieją, po prostu przejrzeli na oczy, zrozumieli. Czyli zająć się po prostu pozytywną promocją wartości życia, tak? Tak jest, tak jest. Nauczył nas tego papież święty Jan Paweł II, bo wszystkie jego dokumenty, które jakoś tam oscylowały przy tematyce życia, to właśnie niosły ten najpiękniejszy obraz. Nie udowadniał, nie bronił, ale mówił o piękności i ci wszyscy, którzy słuchali, czy chcieli jego słuchać, to właśnie to najbardziej przemawiało, że mówił o tym jako o sprawie niezwykłej, która jest zakotwiczona w samym Bogu. Czyli pozytywny przekaz przede wszystkim, tak? Tak jest. To dzisiaj tak to powinno być rozumiane. To nie chodzi tylko o życie. O wszystkich wartościach trzeba właśnie, jeśli chcemy, żeby one miały swój sukces, tak bym powiedział, to trzeba mówić pozytywnie. Życie jest cudem, bo? No bo jest z Boga. I tyle. A jak ktoś mówi dzisiaj nam, że może decydować o wartości życia, albo może decydować o tym, czy to życie jest warte życia, warte tego, żeby przetrwać? Pani redaktor, no wielu rzeczy, wielu ludzi nie rozumie. Mówi tak, jak rozumie. A może jeszcze jest coś gorszego, jeśli coś chce zyskać na tym negatywnym głoszeniu. No już nie dochodzę tego, prawda? Ale ci, którzy nie zrozumieli, nie dotarło do nich to piękne przesłanie samego Boga, który jest dawcą życia, to możemy tylko cierpliwie jakoś poprzez modlitwę i poprzez delikatne takie, powiedziałbym, przesyłanie do ich serc, do ich umysłów tego, czym sami żyjemy. I trzeba wierzyć, że przyjdzie kiedyś ten moment nawrócenia, bo o to tutaj chodzi. Ksiądz biskup wspomniał o modlitwie. Dzisiaj właśnie wiele osób będzie podejmowało modlitwę, prawda, o dziecko, którego życie jest zagrożone. Taka intencja. Jest dziesiątka kilka, Różańca Świętego. Tak, jest kilka takich dni w ciągu roku, gdzie rozpoczynamy te dziewięciomiesięczne takie programy, bym powiedział. To jest coś, co w naszych czasach zaczęło istnieć. I myślę, że to przynosi, bo my tego nie widzimy, prawda? Jeśli miliony ludzi się modlą na całym świecie w tej intencji, to ja wierzę, że to jest taka zapora porządna przed tym, co jest unicestwianiem życia.
No, nasz redakcyjny kolega pochwalił mi się, że on ma 10 dzieci. Ja mówię, jak? Kiedy? On mówi, od 10 lat podejmuje właśnie duchową adopcję. Tak. I jestem pewien, że Pan Bóg pomógł. Tak, ja też przychylam się do tego rozumowania. Pan profesor Bogdan Chazan powiedział, że bardzo ważna jest dzisiaj troska o życie dzieci nienarodzonych, ale mówił również o tym, że lekarze potrzebują naszego wsparcia. Z podwójnego punktu trzeba na to spojrzeć. Potrzebują naszego wsparcia ci, którzy są jakby na pierwszym froncie, ale mają świadomość tej wielkości daru, prawda, i oni wszystko robią, prawda, żeby ocalić życie, mimo że znajduje się w sytuacjach bardzo ekstremalnych nieraz. To jest ta jedna grupa. A druga, myślę tutaj o młodych adeptach medycyny, którzy wchodzą i trzeba... Ten zawód, tak? Mhm. Tak, i trzeba ich teraz ochronić, żeby oni weszli z nienaruszonym sumieniem i żeby oni byli obrońcami życia. I to wchodzą przecież tysiące młodych ludzi, żeby oni nie powielili jakiegoś tragizmu, który jest w życiorysach starszych ich kolegów czy koleżanek. Jedni mówią, nie jesteśmy sami, inni mówią, że czują się osamotnieni w tej walce. No, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy osamotnieni, bo gdyby to tylko była w kategoriach ludzkich, to by pasowało. Ale skoro Bóg jest z nami jako pierwszy bojownik, to tak nazwę, o piękno i godność życia, no to sami nie jesteśmy. Dziś także rocznica regowania naszej diecezji. Znowu powracamy do świętego Jana Pawła II. Tak. Piękny dzień był. Chodzi mi o pogodę, rzecz jasna. Natomiast wtedy to nie bardzo rozumieliśmy, co to się dzieje, prawda, jak to będzie, bo tworzyła się rzeczywistość zupełnie nowa. A dzisiaj to jest ponad 30 lat. I ja osobiście mogę zaświadczyć, że to, co my dzisiaj nazywamy Diecezję Warszawsko-Praską, dobrze, że to powstało, bo w tym ogromnym, tej ogromnej aglomeracji archidiecezji warszawskiej, no, potrzeba było takiego rozczłonkowania, żeby można było mieć trochę mniejszą wspólnotę, żeby można było ją rzeczywiście ogarnąć. I widzę naprawdę, powiem, same plusy. No to miłego świętowania możemy powiedzieć. A poza tym, księże biskupie, jesteśmy w wielkim tygodniu, niektórzy mówią najważniejszy tydzień w roku. Co zrobić, żeby mądrze, rozsądnie przeżyć te dni? Trochę trzeba by sfolgować z tymi wszystkimi zajęciami, bo nie da się przy całym tym takim rozgardiaszu i zapędzeniu jednocześnie przeżyć Wielkiego Tygodnia, szczególnie Tryduum, i potem wejść, no tak powiedziałbym, pięknie, statecznie w przeżywanie świąt paschalnych. No więc trzeba coś jednak odłożyć na boki, trochę samemu wyhamować, a może, jeśli to zależy od nas, to innym pozwolić, żeby mieli czas na ogarnięcie się i na modlitwę, i na takie pobycie ze sobą. I nie wszystko zrobimy w Wielkim Tygodniu, nie. Ksiądz biskup tak mówi od serca do mojego serca, bo sobie myślę, a to chyba zrezygnuję z tych wielu zajęć i nadmiernych zakupów, prawda? Ja najpierw, szczerze mówiąc, to do siebie powiedziałem. Bo naprawdę już można zadyszki dostać. A potem z perspektywy czasu patrzymy i mówimy, po co to było. Wiele rzeczy przemknęło ważniejszych, znacznie ważniejszych, a nie zauważyliśmy tego. Trzeba na to zwracać uwagę i innym w tym pomagać. W zegarze Męki Pańskiej w Wielki Poniedziałek Pan Jezus odwiedza swoich przyjaciół, prawda? Tak. No właśnie. Odwiedza jakie to jest ogromne, tak? Ogromnie ważne zadanie, mieć czas dla przyjaciół, a
kto jest twoim przyjacielem, prawda? No wszyscy powinni być moimi przyjaciółmi. Tylu ludzi czeka choćby na parę minut, żeby się do nich odezwać, specjalnie do nich, nie tam przy okazji. I to jest tak piękne i tak ogromnie ważne i będzie coraz ważniejsze, więc bardzo dziękuję za to przypomnienie, bo to jest jedna z ważniejszych spraw dzisiaj. Tak sobie pomyślałem, że kiedy mówimy o, szczególnie o jakichś wypadkach trudnych z dziećmi, z młodzieżą, przepraszam, że dotykam tego tematu trudnego, kiedy odbierają sobie życie, czy okaleczają się, no to właśnie początek jest tam, że za mało czasu poświęcono im wtedy, kiedy potrzebowali bliskości przyjaciela. A czas to miłość, a miłość to obecność. Ksiądz biskup Romuald Kamiński był dzisiaj naszym gościem w poranku. Bardzo dziękuję, księże biskupie. Dziękuję, pozdrawiam.